Północny Ekopomocnik to cykl programów pokazujących fascynujące bogactwo pomorskiej przyrody. Wyjaśniamy, czym jest Natura 2000, zdradzamy tajemnicę, dlaczego Jezioro Lobeliowe jest wiecznie młode, opowiadamy, czy nasze wybrzeże przeżyje atak betonowych budowli, wyjaśniamy, dlaczego kaczka lubi mieszkać w kościele, a jeż jest miejskim komandosem. Pokazujemy, jak przyroda znosi przeprowadzki i po jakich korytarzach poruszają się zwierzęta. Północny Ekopomocnik. Żyjmy w zgodzie z przyrodą. Północny Ekopomocnik, sprawdź to! Bez żywej przyrody zginiemy. Słabi, chorzy, żyjący w zatrutym środowisku, otoczeni wszechobecną, ale jednak zawodną techniką. Niestety ekosystemom całej Ziemi wciąż wyrządzamy za dużo krzywdy. Naukowcy z całego świata alarmują, że żyjemy w szóstym w dziejach Ziemi okresie gwałtownego wymierania gatunków. W czasie jednego z takich okresów całkowicie wyginęły dinozaury. Obecne gatunki zanikają od 100 do 1000 razy szybciej niż przeciętne w dotychczasowych dziejach Ziemi. Jeśli nie zahamujemy tego procesu, za który główną odpowiedzialność ponoszą ludzie, to w najbliższych 20-30 latach w Europie wyginie na przykład około 15% gatunków ptaków, a także inne liczne gatunki zwierząt i roślin. Odpowiedzialni za przyrodę naszego kontynentu jesteśmy wszyscy. By ocalić nasze wspólne zielone dziedzictwo, planową i systemową ochroną przyrody zajmuje się Unia Europejska, której członkiem jest także Polska. W naszym kraju istnieje wiele form ochrony przyrody, mamy na przykład rezerwaty czy parki krajobrazowe. Coraz częściej spotykamy się również z pojęciem Natura 2000. Sieć Natura 2000 jest to europejski system ochrony cennych obszarów przyrodniczo. Nazywa się Natura 2000 i Polska po wejściu do Unii Europejskiej również została włączona ze swoimi najcenniejszymi obszarami do tej sieci. Polega ona na tym, że we wszystkich krajach wytypowano odpowiednie siedliska, które należy pozostawić w ramach różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń i w związku z tym należy o te miejsca dbać. W województwie pomorskim obszary objęte Naturą 2000 to nie tylko tak wydawałoby się oczywiste tereny jak na przykład lasy czy miejsca przy ujściu Wisły. To także na przykład zespół twierdzy Wisło-Ujście, unikatowego w skali świata zabytku, którego fragmenty upodobały sobie nietoperze. To niepozorny bunkier w Gdańsku-Oliwie, również będący sypialnią tych sympatycznych stworzeń. To także zagrożone i niestety nadmiernie eksploatowane i niszczone przez człowieka nadmorskie klify oraz wydmowe fragmenty naszego wybrzeża. Orłowo, jedna z najpiękniejszych dzielnic nie tylko Gdyni, ale i całego Trójmiasta. To tu w połowie XIX wieku powstaje Adlerhorst, elegancki hotel wraz z karczmą. Pod koniec XIX wieku w Orłowie pojawiają się pierwsze domy, w których odpoczywają letnicy. Na początku XX wieku pojawił się tam Kurhaus, czyli dom zdrojowy, niezwykle drogi i elegancki. To właśnie Orłowo za miejsce odpoczynku wybrał jeden z najsłynniejszych polskich pisarzy, Stefan Żeromski. Przebywał tu po ciężkich dla niego latach I wojny światowej. Mieszkał w niewielkiej chacie tuż obok przystani rybackiej. To tu spotykał się z przyszłym poetą Janem Lechoniem. Tu znalazł inspirację, by napisać powieść Wiatr od morza. W Orłowie zarówno pisarzowi, jak i wszystkim gościom od wielu lat przybywającym do Gdyni towarzyszy klif, jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych na naszym wybrzeżu.
Czym tak naprawdę jest wybrzeże? To pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu o zmiennej szerokości, sąsiadujący bezpośrednio z morzem, gdzie formy terenu są pośrednio lub bezpośrednio związane z oddziaływaniem morza. Strefa brzegowa to pas na styku lądu i morza. Polskie wybrzeże ma długość 500 km. A czym jest klif? Nazywany również falezą, to typ brzegu morskiego wyróżniający się stromymi, niekiedy wręcz pionowymi ścianami, czyli tak zwanym urwiskiem brzegowym. Brzegi klifowe zajmują tylko około 65 km wybrzeża. Wśród nich znajduje się 9 najważniejszych odcinków klifów o długości od około 0,5 km do 25 km. Klify na naszym wybrzeżu powstały około 7000 lat temu. Uformowały się na skutek podmywania przez fale wysokiego brzegu u jego podstawy. To tak zwany proces abrazji. To powodowało obrywanie się lub osuwanie materiałów budujących brzeg, który następnie zabierało morze. W wyniku tych zjawisk następowała systematyczna utrata fragmentów brzegu i przesuwanie się linii brzegowej w głąb lądu. Proces abrazji jest wciąż aktywny na niektórych klifach, z tego powodu wyróżniamy ich różne rodzaje. Na klifach żywych proces abrazji wciąż zachodzi. Klify martwe, na których go nie zaobserwujemy, oraz klify odmłodzone, gdy po okresie stabilizacji klifu martwego ponownie zachodzi na nim abrazyjne oddziaływanie morza. Klify nadmorskie są wyjątkowym miejscem, nie tylko ze względów krajobrazowych, ale również jako siedlisko przyrodnicze. Powstają dzięki abrazji. Zbocza klifu są zróżnicowane, jest przewarstwienie i glin zwałowych, i piasków. Jest również tak zwany bruk polodowcowy. To wszystko dzięki falowaniu morskiemu, dzięki tej abrazji znajduje się na dole. Powoduje to urozmaicenie szalone brzegu. No i kwestia również dynamiki, która występuje na klifie. Kiedyś była ona powodem zmartwień. Starano się zwalczyć klif, opanować jego zmienność, natomiast teraz wiemy, że jest to zjawisko przyrodnicze, z którym nie możemy walczyć, raczej chronić, ponieważ jest czymś wyjątkowym, specyficznym. Klify na brzegu morskim Bałtyku są objęte obecnie formą ochrony przyrody w ramach sieci ekologicznej Natura 2000. Tutaj jesteśmy akurat w Gdyni, jest to tak zwany cypel redłowski albo orłowski, tak charakterystyczne miejsce, ponieważ rzeczywiście wystaje i tutaj marglisty klif zbudowany z glin ulega obrywaniu. Drugi typ wybrzeża na terenie naszego kraju to wybrzeże wydmowe. Wydmy nadmorskie rozwijają się na piaszczystych barierach zwanych mierzejami, które odcinają od morza na przykład zatoki, jeziora lub nisko położone nad poziomem morza tereny podmokłe. Wydmy nadmorskie powstają przeważnie w wyniku formowania przez wiatr na zapleczu plaży, pagórów i wałów z piasku dostarczonego na brzeg przez morze. Mierzeje polskiego wybrzeża i pokrywające je wydmy powstały w ciągu ostatnich 5000 lat. Słone Łąki czy Mechelińskie Łąki to rezerwaty przyrody na terenach niskiego wybrzeża zalewowego. To jedne z najcenniejszych przyrodniczo miejsc naszego wybrzeża. Nie nadają się do zabudowy, przez co niektórzy uważają, że nie są przydatne. Te piękne miejsca muszą też walczyć o przetrwanie. Zagrożeniem dla nich są działania mające na celu na przykład osuszanie podmokłych brzegów zatoki czy zrzuty nieoczyszczonych ścieków. Na naszym wybrzeżu musimy też pogodzić ze sobą wiele sprzecznych interesów. Na przykład inwestorów, którzy z tych terenów chcieliby wycisnąć maksimum zysków, czasem kosztem przyrody. W inwestowaniu w nadmorskie tereny zainteresowane są samorządy. Urzędy morskie starają się chronić brzeg morski za pomocą różnych działań, związanych głównie z budową ciężkiej infrastruktury, takiej jak na przykład specjalne opaski czy falochrony. Takie działanie również nie jest obojętne dla środowiska. Pamiętajmy, że niezaprzeczalnym atutem, chociaż niestety coraz rzadszym i coraz bardziej zagrożonym, jest dzikość i swego rodzaju pierwotność naszych plaż. Niestety, klify w okolicach Chłapowa, plaże Jastrzębiej Góry czy wydmy na gdańskich Stogach to nie jedyne zagrożone miejsca polskiego wybrzeża.
Silnie eksploatowane turystycznie plaże od wielu lat pozbawione są swojej naturalnej roślinności, a to z kolei jest warunkiem prawidłowego rozwoju wydm. Mikołajek nadmorski, niegdyś sztandarowa roślina będąca wręcz wizytówką naszego wybrzeża, niedługo może przejść do historii. Jeśli chodzi o mikołajka, proszę sobie wyobrazić, że historię ma dość ponurą, ponieważ bardzo pięknie wygląda w suchych bukietach i od samego początku, jeszcze w czasach międzywojennych, już zwracano uwagę na to, że pozyskiwany jest głównie do bukietów jako fajna pamiątka z brzegu morskiego. I to jest niestety proceder, który trwa do tej pory. W związku z powyższym mikołajek, no niestety, jego populacje są bardzo silnie przerzedzone, w związku z powyższym każdy egzemplarz jest cenny. W rejonach, gdzie występuje wzmożona rekreacja na plaży i ruch pieszy przez wydmy, następuje nadmierne wydeptywanie roślinności pokrywającej piasek wydmowy. W ostatnich latach wciąż przybywa też tak zwanych dzikich ścieżek wydmowych, ponieważ ludzie szukają nowych, bezludnych odcinków wybrzeża. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści często zostawiają samochody na dzikich parkingach, tuż za wałem wydm. Niegdyś dzika plaża i wydmy po zbudowaniu drogi dojazdowej do pobliskiej mariny ulegają teraz systematycznej degradacji. Niestety najbardziej powszechnym zachowaniem turystów jest pozostawianie śmieci na wydmach i odwiedzanych plażach. Często zapominamy, że po plażowych uciechach naszym obowiązkiem powinno być zabieranie śmieci ze sobą, jeśli nie możemy znaleźć na nie kosza. Musimy pamiętać, że nasze wybrzeże jest długie, jednak łączna powierzchnia plaż, na których można wypoczywać, to zaledwie 15 km2. W czasie kilku miesięcy na tych plażach pojawia się nawet 8 milionów ludzi. Po każdym takim sezonie turystycznym, sezonie letnim, przyroda musi radzić sobie z bardzo dużą ilością zanieczyszczeń, a także ze zniszczeniami cennej roślinności. Szczególnie niszczące jest tutaj wydeptywanie roślinności. Pamiętajmy, że klify i wydmy są w Polsce objęte ochroną, także obowiązuje zakaz wstępu w te miejsca. Jednakże niestety zarówno chronione klify, jak i wydmy często wykorzystywane są jako wysypiska śmieci, przebieralnie czy nawet toalety. Jesteśmy znów na Orłowskim Klifie, w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska. Utworzono go w 1938 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 118 hektarów. Roślinność klifów charakteryzuje się dużą dynamiką. Mamy tutaj miejsca tak zwanego klifu aktywnego, klifu żywego, gdzie miejscami w ogóle przez pewien okres nie ma roślinności ze względu na to, że były świeże obrywy, obsuwy. Natomiast roślinność wkracza na drodze sukcesji i opanowuje takie miejsca na jakiś czas, kiedy znowu nie nastąpi klęska obrywu, obsuwu. Jednym ze szczególnie interesujących gatunków na klifie jest rokitnik zwyczajny. Jest to krzew specyficzny, ponieważ posiada bordawki korzeniowe, w których bakterie zdolne są do przyswajania azotu atmosferycznego. W związku z tym roślina ta potrafi radzić sobie na podłożu, gdzie brakuje azotu. Do tego stopnia, że czasami po kilku latach pod rokitnikiem pojawia się już nawet pokrzywa, czyli roślina azotolubna. Na zboczach klifowych pojawia się często żarnowiec miotlasty. Szczególnie malowniczo wówczas klify wyglądają z żarnowcem na przełomie maja-czerwca, kiedy właśnie ten krzew kwitnie. Gatunkiem sztandarowym dla Kępy Redłowskiej jest jarząb szwedzki. Jest to gatunek w Polsce rzadki, ponieważ jest związany, jak się uważa, na naturalnych stanowiskach wyłącznie z brzegiem morza. Szczególnie tutaj cenne jest stanowisko, ponieważ przed wojną właśnie Kępa Redłowska została objęta ochroną rezerwatową ze względu na stanowisko jarzębu szwedzkiego. Dalszy rozwój lasów sprawił, że teraz jarząb szwedzki jest tu nieco ograniczony. Ze starych, dorodnych okazów został jeden pomnikowy właśnie, który tutaj rośnie przy ścieżce jednej z dopuszczonych do plaży przez rezerwat Kępa Redłowska.
Jastrzębia Góra to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na polskim wybrzeżu. Uroki tych okolic przyciągają co roku tysiące turystów. To właśnie na tym terenie znajduje się jeden z obszarów Natura 2000 – Kaszubskie Klify. Obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego o powierzchni ponad 200 hektarów, rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, zlokalizowany na północno-wschodniej i północnej krawędzi Kępy Swarzewskiej. Gdybyśmy jeszcze 10 lat temu odwiedzili to miejsce, wyglądałoby zupełnie inaczej. Dziś zabudowa mieszkalna sięga coraz bliżej klifu oraz chronionych wąwozów. Chęć szybkiego wzbogacenia się kosztem przyrody czy nieprzemyślane decyzje inwestycyjne, architektoniczne i przestrzenne mogą sprawić, że już za kilka lat nikt nie będzie chciał odpoczywać na zdegradowanych i zatłoczonych terenach. Dziś mamy praktycznie ostatnią szansę na ich uratowanie. Ze względu na zmiany klimatyczne coraz częściej nawiedzają nas sztormy. Każdego roku fale sztormowe zabierają około 34 hektarów terytorium Polski. W wyniku procesu erozji polskie wybrzeże cofa się ze średnią prędkością 0,9 metra na rok. To naturalny proces, który jednak człowiekowi ciężko zaakceptować. Nie tylko Jastrzębia Góra boryka się z problemem cofania się morskiego brzegu. Wiele z odcinków klifowych jest chronionych bardzo inwazyjnymi dla nadmorskiej przyrody kosztownymi zabiegami hydrotechnicznymi w postaci budowy np. opasek u podnóża klifu czy tzw. gabionów. Takich zabiegów, jakie widzimy na przykład w Jastrzębiej Górze, dokonuje się w wielu miejscach na polskim wybrzeżu, a to znacząco ingeruje w środowisko przyrodnicze, przynosząc negatywne konsekwencje takich działań. Te kamienie, które mamy tutaj w metalowych koszach, nazywamy gabionami i są one budowane w miejscach, gdzie zabudowa jest blisko krawędzi klifowej, także służą one do ochrony, zabezpieczenia majątku przed działalnością morza. Miejsce to wydaje się ciche i spokojne, choć tak naprawdę jest to teren, można powiedzieć, nieustannej walki. Ingerencja w naturalne środowisko w jednym miejscu wybrzeża wpływa na jego zmiany także w innej części, a przyroda nadmorska nie zna granic. Zabudowa techniczna brzegu powoduje zahamowanie niszczenia brzegu na tym fragmencie, ale również hamuje dostawę materiału, który na innym fragmencie brzegu tworzy nam plaże, wydmy, a nawet mierzeje. Procesy osuwiskowe nie zostały w żaden sposób zahamowane przez to umocnienie techniczne, które powstało. Klif dalej się osuwa i działają tutaj naturalne procesy, nad którymi, jak widać, bardzo trudno nam zapanować. Ochrona odcinka brzegu w miejscu zagospodarowanym przez człowieka ogranicza na przykład naturalne dostawy osadu, dobudowy plaż i wydm w innym miejscu. Niestety takie działania nie są często koordynowane. Prowadzi to do zaburzenia naturalnych relacji między wydmami a morzem. Czy takie działanie ma sens poza fragmentami wybrzeża, które rzeczywiście wymagają takiej ochrony? Pamiętajmy, że nie wszędzie musimy wypoczywać. W niektórych miejscach im mniej nas ludzi, tym lepiej dla przyrody. To by było na tyle. Zielony. Magiczny. Guziczek.